Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie przed jakieś pół godziny temu wyszedłem z kina, byłem na filmie Star Trek w Nieznane, chyba taki podtytuł nosi ta najnowsza część. To jest w zasadzie trzecia część nowego cyklu Star Trek, który dostarcza mi mnóstwo frajdy. Bardzo, bardzo mi się podobają te nowe odcinki, zwłaszcza Star Trek Into the Darkness. Była bardzo przyjemna część i liczyłem na więcej i lepiej. W trzeciej części filmu nie dostałem tego, tak prawdę powiedziawszy. Wydaje mi się, że ta część jest najsłabsza, chociaż jest tam parę ciekawych rzeczy, które warto obejrzeć. Jeżeli ktoś jest fanem uniwersum, to na pewno z wielką przyjemnością sobie poogląda ten film. W zasadzie jakby w każdym filmie, w którym jest jakaś zagadka, którą trzeba wyjaśnić, ta zagadka gdzieś tam w ramach Odysei Kosmicznej się odbywa, bo załoga Star Treka wyrusza w nieznane, wyrusza w kosmos, co jest takim powrotem trochę do korzeni, ale w takich przypadkach warto sobie odpowiadać na pytanie, jak, kto i dlaczego? Znaczy, bo wiadomo, że tam w filmie dzieje się coś złego, coś niepokojącego i chcemy wiedzieć, jak to się dzieje, kto to robi i dlaczego to robi. I przez cały film się nad tym zastanawiamy. Na koniec dostajemy odpowiedź na pytania kto i dlaczego, chociaż uzasadnienie dlaczego jest banalne, strasznie i nie ma tam za grosz jakiejś kreatywności, ale nie dostajemy odpowiedzi na pytanie jak, co mnie irytowało przez cały czas. A oto taka opowiastka, która z kosmicznych przestrzeni nagle gdzieś tam się przemieszcza na planetę, dzieje się tak w trochę kameralnych warunkach. I jest to coś, czego mi brakuje, ale zdecydowanie cały film wygrywa jedna scena, której głównym bohaterem jest zespół Beastie Boys i ich piosenka Sabotage, która robi... To jest absolutnie wśród filmów science fiction, jest to jedna z najlepszych scen, jakie widziałem. Wszyscy w kinie, czyli cała piątka frajerów, którzy poszli na film 3D, tak jak i ja, żeśmy się kołysali w rytm tego kawałka i to było fajne, wywołało uśmiech na mojej twarzy. Jeżeli ktoś był, to wie, o co chodzi, jeżeli ktoś nie był, to nawet dla tej sceny warto pójść na film, bo naprawdę robi fantastyczne wrażenie. Wybrałem się na film 3D, bo już zapomniałem, dlaczego nie chodzę na te filmy. Wybrałem się dlatego, że na godzinę 18 były filmy 3D, na godzinę 19 był 2D, tam z napisami oczywiście, i na 2D całe kino zajęte, na 3D właśnie pięciu frajerów i ja. I no, czy nie chciałbym obrazić nikogo, może ktoś z wielką przyjemnością chodzi na te filmy 3D. Ale jest już ich coraz mniej, jakby coraz mniejszy nacisk na tą technologię 3D, która od początku była niespecjalnie w moim mniemaniu udana, chociaż na pewno są multipleksy, gdzie 3D jest fantastycznie pokazane, ale jednak większość kin nie dysponuje odpowiednim sprzętem, żeby dobrze to 3D pokazać, a przez połowę filmu musiałem sobie bardziej wyobrażać to, co się dzieje na ekranie, ponieważ obraz był tak ciemny, że w ogóle nic nie widziałem, a akcja się dzieje gdzieś w ciemnych korytarzach, na pokładzie statku niespecjalnie oświetlonego i to mnie irytowało strasznie, ale pomyślałem sobie, no drogi Roku, masz wyobraźnię rozbudowaną, więc myśl, wyobrażaj sobie to, bo przecież nie sposób nic zobaczyć. Sceny dynamiczne też były tak chaotyczne i tak to 3D rujnowało percepcję, że też nie byłem za bardzo nic w stanie zobaczyć. Gdybym miał oceniać film, nieczęsto to robię, tam taką dał trójeczkę na 5, bo obejrzeć się da, dla fanów serii na pewno duża radocha i gdzieś jest faktycznie ten powrót do korzeni. Ale jako, że w poniedziałki prowadzę ten taki program serialowy, to też jakby siedziałem sobie na napisach końcowych, myślałem sobie, kurde, szkoda, że serialu z tego nie robią, żeby można było poznać tych bohaterów jakoś dłużej. Człowiek posiedzi te 2 godziny w kinie i czuje taki niedosyt, zwłaszcza po tych serialach, które tak się można zaangażować, tak się można w nich zagłębić i zatopić wręcz. Więc szkoda, że to nie serial. Ale myślę, że przyjemnie spędziłem ten czas. I parę rzeczy mnie irytowało, ale fajni bohaterowie i fajna muzyczka. Przynajmniej raz, w takim jednym momencie. No bo któż nie lubi Beastie Boys, no? Ja lubiłem, jak byłem młody, to się słuchało pasjami. No cóż, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli byliście na filmie, to bardzo byłbym serdecznie wdzięczny, znaczy podziękowałbym wam serdecznie, gdybyście się opinią podzielili w komentarzach. A jeśli nie, to w zasadzie poproszę Adama, żeby zrobił ankietę. Czy się wybieracie, czy może nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No cóż, wiem, że już pora kończyć, ale patrzę na licznik, kurde, 4 minuty 30, takie krótkie te programy, ale może takie powinny być. Trzymajcie się. Hej, hej.